Przegląd piosenki rozrywkowej organizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Barwy Życia Razem z Pionek odbył się w sobotę 11 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. To cykliczne, coroczne wydarzenie muzyczne przyciąga głównie zespoły wokalne stowarzyszeń i klubów seniora z terenu naszego miasta i rejonu. W tegorocznym przeglądzie zaprezentowało się w sumie 10 zespołów, między innymi z Pionek, Kozienic, Zewolenia, Czarnolasu, Sycyny, Augustowa, Jedlni Letnisko, Garbatki i Grabowa nad Pilicą. W imieniu burmistrza miasta wszystkich przywitała sekretarz Urzędu Miasta Pionki Barbara Siek. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu burmistrza miasta Pionki Łukasza Miśkiewicza i swoim własnym chciałabym bardzo serdecznie Państwa powitać i życzyć Państwu udanych występów, bo muzyka łączy pokolenia, muzyka jest gra w naszej duszy. Zaproszonych gości oraz uczestników przywitała także przewodnicząca Stowarzyszenia Barwy Życia Razem Barbara Gaworek. Serdecznie witamy wszystkich naszych gości na corocznym przeglądzie zespołów wokalnych klubów seniora zrzeszonych w Radzie Klubów Seniora Ziemi Radomskiej. Kolejny przegląd piosenki biesiadnej ludowej zespołów wokalnych klubów seniora zrzeszonych w Radzie Klubów Seniora Ziemi Radomskiej. Jest 10 zespołów, gdzieś koło 145 osób. Zespoły bardzo chętnie biorą udział, bo widać, że co przyjeżdżamy, co się spotkamy, to są jakieś nowe osoby dochodzą do każdego zespołu. Nasz zespół, ten pionkowski, to jest najstarszy zespół. Nasz zespół jest założony w 1987 roku. Poziom prezentowanych występów jest co roku coraz wyższy, a repertuar starannie dobrany. Artyści amatorzy jak zwykle wkładają wiele serca w wykonanie utworów, co doceniane jest przez bacznie wsłuchującą się publiczność. I ciągle każdy z nas myśli, żeby się tylko nie dawać, a więc kiedy się spotkamy, dobrze jest wtedy pośpiewać. Swoim polu grusza, słodkie grusze rodzi. Powiedz, powiedz, moja miła, kto do ciebie chodzi. Jest jedna rzecz, jaka tylko może być. To właśnie ta, kochać i kochaną być. A w brzegu Kasia.
dyplomy i upominki wszystkim zespołom wręczali. W imieniu burmistrza miasta Łukasza Miśkiewicza, sekretarz Urzędu Miasta Barbara Siek, przewodniczący Rady Miasta Pionki Włodzimierz Szałabaj, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Iwona Wydmuch i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach Agata Chmielewska. Po zakończeniu oficjalnej części artystycznej miał miejsce skromny poczęstunek, będący wspaniałą okazją do wspólnych rozmów i wesołej biesiady. Współorganizatorem imprezy był Urząd Miasta w Pionkach i Miejski Ośrodek Kultury.